zakończył się mecz Górnik-Zacie z Krakowia, wynik 1-0 dla gości. O komentarz z tego spotkania poproszę trenera gości Dariusza Pasieka. Bardzo proszę. Witam Państwa. Nie ulega wątpliwości, że jesteśmy dzisiaj bardzo szczęśliwi z tego, że udało nam się w dzisiejszym meczu zdobyć pierwsze punkty. Są one niesłychanie ważne. Poza tym chciałem tylko powiedzieć, że gratuluję drużynie bardzo dużego zaangażowania w to spotkanie. Wszyscy, łącznie z zawodnikami rezerwowymi, którzy nawet nie grali, ale widziałem po tym, jak zachowywali się na ławce, dali siebie wszystko. I tutaj na pewno duże słowa pochwały dla tego zespołu. I na pewno wszyscy wiedzą, że początek jest niesłychanie ważny. I udało nam się to dzisiaj zrealizować. Ale na pewno nie wystarcza to na to, żeby na nasze ambicje. I musimy dalej ciężko pracować. Drużyna z kolei pokazała, że zrozumiała przez ten krótki czas, co chciałbym grać, i sama praktycznie nagrodziła się jedną bramką i 3 punktami w tym spotkaniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję za komentarz trenera gospodarzy Adama Nawalki. Proszę o komentarz. Gratuluję zwycięstwa trenerowi Pasiece. Jest z pewnością bardzo bolita przegrana, ponieważ jest to przegrana prawie od roku czasu przed własną publicznością. I myślę, że bardzo trudno będzie nam ją przyjąć. Niemniej jednak musimy się z tym pogodzić, musimy to przyjąć po piłkarsku na klatę, wyciągnąć wnioski i absolutnie ruszyć do następnego spotkania już przede wszystkim odświeżeni mentalnie, a przy tym nasza gra musi zdecydowanie inaczej wyglądać, bo dzisiaj to Krakowia narzuciła nam styl gry. Właśnie to, co było wcześniej naszą domeną, czyli wysokim pressingiem, Krakowia w ten sposób grała i moi zawodnicy dzisiaj nie potrafili sobie z tym poradzić, a co za tym idzie, brak płynności w rozegraniu piłki, szybki atak w drugiej połowie przeciwnika w sytuacji, kiedy my egzekwowaliśmy rzut wolny, bardzo proste błędy taktyczne i ta przegrana stała się faktem wprawdzie w końcówce spotkania. Piłkarze próbowali jeszcze odrobić tą jedną bramkę. Dochodziło do kilku sytuacji w polu bramkowym przeciwnika, ale wynik zakończył się już tak, jak to było wcześniej, 1-0. Jeszcze raz powiem, bardzo nas boli, niemniej nie możemy spuszczać głów. Byłoby to bardzo złe. Wyciągniemy po analizie wnioski z pewnością z tego meczu i mamy jeszcze wiele spotkań przed nami, które musimy zupełnie inaczej rozegrać. Dziękuję. Dziękuję za ocenę tego spotkania. Zapraszam do pytań. Na pomocy dziennik zachodnia na Wałki, panie, że ten Pasieka mówi, że jego piłkarze dali z siebie wszystko i tak dalej. Czy pan jest przekonany, że pana piłkarze też dali z siebie wszystko? Powiem tak. Szczegółową analizę oczywiście będę przeprowadzał już z zawodnikami, natomiast jeżeli chodzi właśnie o tą agresywną grę, to zdecydowanie Krakowia przejęła inicjatywę i to był jeden z powodów, dla którego dzisiaj przegraliśmy. Krakowia zrobiła zdecydowanie więcej ślizgów, więcej pojedynków wygranych, a co za tym idzie, była zdecydowanie bardziej zdeterminowana do wygrania tego meczu. Zmiany, które były przeprowadzone przeze mnie, to zmiany zarówno wymuszone, jak i też zmiany w momencie, kiedy zawodnicy już prosili o to, żeby była ta zmiana. Mam tutaj na myśli Bredziusa na Kulmy, który po raz drugi zgłosił mi podczas meczu, wcześniej z LKS-em, teraz też, że
że tą zmianę potrzebuje. Stąd między innymi trzeba było szybko zdecydować się na wycofanie tego zawodnika, który rzeczywiście był tym, który mógł stworzyć zagrożenie poprzez swoją szybkość, no ale co zrobić, trzeba było już posiłkować się innymi piłkarzami. Mówi się, że trener 24 godziny to może najwyżej głowę zmienić, ale nie umiejętności. Ale pan tutaj się pozmieniał w głowach tego. Batem czy marzewką? To mało było czasu na to, żeby batem. Jedna jedyna metoda, którą przyjąłem sobie akurat przez ten jeden dzień pobytu z drużyną. Wczoraj właściwie było 10 godziny trening i przyjazd tutaj do następowania do Zabrza. Mieliśmy kilka rozmów i trochę też pozmieniałem, bo mieliśmy nowego bramkarza, Andrzej Niedziela dzisiaj na ławce. W sumie też powstał zawodnik Sławek Szyniga, też dzisiaj nie grał od początku. Postawiłem, myślę, że ważne było to, że też Mateusz Barczak i Arek Radomski pewnie też w środku grali mecz pochorowego i nie zależało na tym, żeby opanować środek boiska. I oni doskonale dzisiaj wywiązali się ze swojego zadania. A ja nie posiadam czołowiejskiej różdżki. Po prostu chyba jakoś sobie uwierzyliśmy, drużyna zrozumiała moje intencje i myślę, że to też spowoduje, że zaufamy sobie jeszcze bardziej i damy sobie wszyscy, nie tylko ja z drużyną, ale wszyscy Krakowie, wszyscy sympatycy tej drużyny, damy sobie szansę na to, żeby ta drużyna pięła się dalej w tobie. Panie trenerze, czy Andrzej Niedziela w szatni więcej radości okazał niż na boisku? Grał tutaj w Górniku, może nie chciał nikogo prowokować. Tak, w szatni się cieszył, chyba dawno nie udzielił tyle wywiadu, co dzisiaj. Bardzo się cieszę zresztą z tego, że akurat Andrzej zdobył dzisiaj tą bramkę jako joker. Po 7 meczach bez strzelanej bramki do napastnika na pewno nie jest to dobra rzecz. Andrzej bardzo to przeżywał i cieszymy się wszyscy z tego, że dzisiaj akurat udało mu się tą pierwszą bramkę tym sobie strzelić. Stanisław Malec, teraz pasy.pl. W środku pola grał Sajdin Tibazonkiza. Czy tam pan widzi miejsce dla tego piłkarza? Myślę, że pokój jest trochę ograniczony linią, a z kolei w środku ma trochę więcej możliwości zejścia na bok. Indywidualnych akcji muszę powiedzieć, że pod koniec trochę już brakowało mu siły, ale szczerze mówiąc bardzo mało tracił piłek. Na pewno też akcje. Musi jeszcze trochę grać lepiej taktycznie, ale na pewno jest to bardzo ważny zawodnik, jeżeli chodzi o elementy piłkarskie na podróży. I myślę, że chyba w najbliższej przyszłości będzie na tej pozycji grał, ponieważ boki gdzieś tam zawsze jakieś mamy, czy dzisiaj Dudzic, czy jeszcze mamy Strunę, który też może grać na boku. Także myślę, że tutaj jak on jako kreatywny zawodnik może być element decydujący, mając za sobą dwóch takich doświadczonych zawodników, nawet trzech, bo i Sławek Szyliga też na tej pozycji przecież gra, którzy będą mu pomagali, będą go wspierali i wtedy jakiś może był to sposób dzisiaj. Długa przerwa. Nie ma pytań? Dziękuję za uczestnictwo. Zapraszam na kolejne.